Dzień dobry, kochani, witam bardzo serdecznie wszystkie zodiakalne raki oraz wszystkie osoby, które są po prostu zainteresowane z jakiegoś względu czytaniem dla zodiakalnych raków na maj, oczywiście 2021 roku. Słuchajcie, kochani, czytanie jak zwykle ma charakter ogólny, patrzymy sobie w pewne trendy, energie. Maj ogólnie będzie bardzo energetyczny, będzie szybki, dynamiczny, dużo się będzie działo, dużo zmian, myślę, wprowadzi, jak to zwykle maj, ponieważ jest piątym miesiącem, piątka to ruch, zmiana, dynamizm, także powinno się zawsze dziać. U mnie w życiu to się na przykład sprawdza. Drugie raki, w ciągu 24 godzin od publikacji tego filmu dla Was oczywiście promocyjne czytanie roczne w cenie 33 zł, czytanie roczne we wszystkich sferach życia, miłość, praca, finanse, zdrowie, samopoczucie, bez limitu Waszych pytań, więc oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać, doprecyzować ten przekaz dla siebie, to serdecznie zapraszam. Adres mailowy znajduje się w opisie pod filmem i pod tym adresem możecie się ze mną kontaktować. Ok, kochani, zaczynamy. Ja już przytasuję sobie karty. One są już przygotowane, oczyszczone, gotowe, chętne do podjęcia współpracy, ale zawsze jeszcze sobie lubię taki ostatni szlif, taki ostatni tas, jak to się mówi, zrobić. Zachęcam Was do subskrybowania kanału, do pozostawiania łapek w górę, do pisania komentarzy, do takiej po prostu interakcji ze mną, żebym wiedziała, że tam jesteście. No i jakie jest Wasze zdanie na temat tego, co robię? Okej, kochani, zodiakalne raki. Co tutaj w maju czeka zodiakalne raki? Co się chce pokazać dla Was, kochani, na maj 2021 roku? Nie wycofuj się, stań w obronie tego, co uważasz za słuszne. Jest to taka rada dla wszystkich tych, którzy gdzieś tam powolutku zwątpili, być może w jakieś swoje przedsięwzięcia, czy w ogóle w cokolwiek, w co wcześniej wierzyliście. Następuje moment takiego załamania, zwątpienia. Długo, długo już to robię i nie potrafię tutaj tego osiągnąć, więc może to nie jest do końca dla mnie. Może ja powinienem, czy powinnam zrezygnować, a może ja się wcale do tego nie nadaję. I tym podobne różne takie kopanie pod sobą samym dołków. Tutaj jest Wam pokazane, że to, o czym Wy teraz myślicie, ta Wasza idea jest warta pielęgnowania, że tutaj coś się rodzi. W Waszych rękach jest ten malutki płomień, i to Wy będziecie decydować, czy on się rozrośnie w jakąś ogromną pasję, w ogromny ogień. Niezależnie o co tak naprawdę chodzi, czy tutaj w grę wchodzi kwestia z życia prywatnego, zawodowego, jakaś Wasza pasja, coś, co chcecie osiągnąć, Wasze marzenia, to macie taką informację, żeby się z tego nie wycofywać, żeby po prostu o to walczyć. To jest taka informacja, że jeszcze przez jakiś czas ta walka potrwa, ale zobaczcie, władza, to Ty masz tutaj władzę nad tą sytuacją, czyli to, w jaki sposób ją postrzegasz, jak myślisz o tej sytuacji, jak się czujesz w tej sytuacji, jakie są Twoje siły, zamiary w tej całej sytuacji, to jest ta Twoja władza. I Twoja władza nad tą sytuacją powoduje, że Ty możesz tę sytuację dowolnie kreować poprzez swoje podejście, także poprzez swoje nastroje. Jeżeli zwątpisz, no to wiadomo, że nic tutaj nie zdziałasz, bo podetniesz sobie skrzydła i nie uda się. Natomiast jeżeli dalej będziesz tutaj o to zabiegać, no to rzeczywiście masz szansę założyć tę koronę, stać się pełnoprawnym władcą, osiągnąć to, co sobie zamierzyłaś bądź zamierzyłaś. Tu jeszcze jest po prostu potrzebny czas, ale nie można jakby ustępować z tego pola, nie można ustępować z tej drogi. Jeszcze po prostu, drogie raki, musicie troszeczkę powalczyć. No nie ma, że boli. O dobre rzeczy w naszym życiu warto walczyć. No i zobaczcie, już macie siódemkę denarów, czyli już jest pokazane, że tak, przede wszystkim czas i cierpliwość. Tutaj nic się nie zadzieje od razu. Tu potrzebny jest czas, dużo pracy, dużo cierpliwości i nie ustępowania z tej swojej drogi. I w odpowiednim momencie, jeżeli będziecie to kontynuować, bo możecie mieć takie przeświadczenie, że do pewnego czasu będzie mi bardzo, bardzo trudno, że to mi idzie tak żmudnie, tak mozolnie, że ja tutaj muszę się mega nad czymś napracować. No na przykład nad osobą, bo może o kogoś zabiegacie, staracie się zainteresować kogoś swoją osobą, albo jeżeli już jesteście w związku, to możecie mieć takie wrażenie, że tylko Wy nad tym związkiem pracujecie,
a tej drugiej stronie to już się nie chce. Więc do pewnego czasu rzeczywiście tak może być, jeszcze przynajmniej przez parę miesięcy, że będzie takie poczucie, że ja tutaj pracuję, ta osoba nic z siebie nie daje, albo ja staram się pokazać, a on czy ona nie jest w ogóle zainteresowana moją osobą, ale zobaczcie, mamy ósemkę buław i kartę maga. Te sprawy przyspieszą, w odpowiednim momencie przyspieszą. Tu jeszcze musi się nagromadzić ileś tamtej energii, żeby to mogło zadziałać, ale tak jakby każdego dnia dorzucajcie po tym jednym denarze, po tym jednym pentaklu, dorzucajcie po tym jednym grosiku do tej puszeczki i w końcu się tego uzbiera. Uzbiera się i zaczną te energie dla Was pracować, więc nie poddawajcie się tutaj, kochani. Coś bardzo szybko przyjdzie, jakiś kontakt będzie, jakaś interakcja będzie, a w momencie, kiedy już wejdziecie na ten taki wysoki poziom przekonania, przeświadczenia, że się uda, takiej pewności, pomimo tego, że jeszcze nie będzie namacalnych rezultatów, to tutaj będziecie mieć takie wrażenie, że w jakiś sposób magiczny się to wszystko odbywa, że to wszystko zaczyna się układać po Waszej myśli, że dzieje się magia po prostu. Dosłownie, że dzieje się wokół Was magia, bo nagle jakby materia Wam ulega, to co Wy chcieliście, to nagle się zaczyna kształtować, kreować, chociaż prawdopodobnie w zupełnie inny i taki zaskakujący sposób, ale zaczyna coś tutaj pracować, zaczyna coś tutaj działać, więc nie wycofuj się. Tak samo, kochani, na gruncie zawodowym, jeśli się o coś staracie, o pracę, o stanowisko, o zaszczyty, o honory, o wyższą pensję, cokolwiek, pokaż, że jesteś osobą silną i wytrwałą, zdeterminowaną w dążeniu do celu. Ale też, żeby to nie było takie automatyczne powtarzanie swojej pracy, powtarzanie pewnych czynności. Ty musisz to robić z wiarą i z przekonaniem, że robisz to po coś, że ten cel nadrzędny już gdzieś tam majaczy na horyzoncie, że ty po prostu poprzez swoją pracę, poprzez swoje zaangażowanie jesteś w stanie to mieć i musisz w to uwierzyć. I wtedy rzeczywiście sprawy przyspieszą i kontakty nawiążesz właściwe osoby pojawią się w twoim życiu, które będą Ci pomagać, będą Cię prowadzić i nawet pokażesz swoje nowe talenty, być może takie, o których sam byś siebie, czy sama byś siebie nie podejrzewała, więc tutaj jakby głównym takim przesłaniem na maj, bo maj będzie prawdopodobnie dla Was miesiącem pracowitym, jest to, żeby się nie poddawać, żeby stanąć w obronie tego, co uważasz za słuszne. Jeżeli czegoś chcesz, to po prostu tego broń, nie poddawaj się. Życzę Wam tego, abyście byli wytrwali i konsekwentni. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję.